Przepraszam, przerwę na sekundkę. Witamy widzów pierwszego programu Telewizji Polskiej. Katarzyna Ciepielewska, witam. To wydanie specjalne poświęcone wypadkowi, do jakiego doszło dziś w godzinach rannych w Chorwacji. Wypadek polskiego autokaru, autokaru na polskich tablicach rejestracyjnych. Nieznana jest do tej pory narodowość pasażerów. Wiadomo, że 11 osób zginęło, 34 osoby zostały ranne. Ze mną i z Państwem rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Łukasz Jasina. Panie rzeczniku, rozmawiamy na temat działań, jakie podejmują polskie służby konsularne tam na miejscu, o współpracy ze służbami chorwackimi.